Rok 1928. Józef Świtkowski. Bajki o wtajemniczonych. Nie wszyscy ludzie wierzą w istnienie wtajemniczonych. Ci jednak, którzy wierzą, urabiają sobie pojęcie o nich w sposób odpowiadający dokładnie ich poziomowi umysłowemu. Stąd to pochodzą te różne, często sprzeczne z sobą wiadomości o wtajemniczonych, jakie co pewien czas pojawiają się w czasopismach i książkach. I tak na przykład płodny autor francuski Sedy pisze w swych uzdrowieniach, że starożytni wtajemniczeni zajmowali się matematyką kosmiczną, geometrią psychiczną i mechaniką boskości. A Kryżanowskaja, znana autorka powieści okultystycznych z Rosji, opowiada o nich, że zajmują się doświadczeniami alchemicznymi, posiadają laboratoria naukowe itd. Podobnież sądzi o współczesnych Sedi, że mają muzea maszyn i posiadają telemobil. Byliby to zatem naukowcy, różniący się od profesorów uniwersytetów tylko tym, że nie zajmują żadnych katedr i są ogółowi nieznani. Czasem nawet między sobą się wzajemnie nie znają, gdyż dopiero po wymówieniu pewnych tajemniczych formuł poznaje jeden, kim jest drugi. Różni autorowie przypisują wtajemniczonym dość wielką potęgę w działaniu, a nawet kierownictwo losami świata. W powieściach okultystycznych wtajemniczeni najczęściej bronią niewinnych od krzywd, ratują ich w sytuacjach bez wyjścia lub walczą z ciemnymi potęgami, przy czym do tej walki odziewają się odpowiednio, biorą broń i zawieszają na piersiach amulety ochronne. Niektórzy zważają pilnie, jaka tatwa rządzi w danej chwili, gdyż, cytat, wyjście z domu o pewnej porze przed zachodem słońca jest bardzo szkodliwe. Na podstawie tego, co niby widział, opisuje każdy autor, jak żyją wtajemniczeni. A więc są to ludzie niesłychanie uduchowieni, a to swoje uduchowienie zawdzięczają właśnie odpowiedniemu życiu i wystrzeganiu się wszystkiego, co jest szkodliwe. Na punkcie wystrzegania się jednak zdania różnych autorów są bardzo podzielone, co zapewne zależy od ich osobistych zapatrywań. I tak, gdy Kryżanowskaja pozwala swym wtajemniczonym żenić się kilkakrotnie i mieć potomstwo, to u Sedira wtajemniczony żyje tylko w jednym, bezdzietnym zresztą małżeństwie, a u Heindla nakazany jest bezwzględny celibat. Sposób odżywiania się wtajemniczonych bywa również bardzo różny u różnych autorów. Na ogół przeważa zdanie, że wtajemniczeni wstrzymują się od pożywienia zwierzęcego, nawet od nabiału i jaj, i że nie znają nawet smaku alkoholu, kawy, herbaty lub tytoniu. Sedir jednak niby widział wtajemniczonych pokrzepiających się winem, zbieranym co prawda z gron w pewnych tajemniczych godzinach podczas pełni księżyca. Najbardziej szkodliwe jest według niego słońce, a nawet pojawia się na stole benedyktynka. Kryżanowskaja również pozwala swym bohaterom pić kawę i wino, chociaż w chwilach szczególnie ważnych raczy ich w cudzysłowie eliksirem życia. Bardzo surowy natomiast pod tym względem jest Heindel. Nie tylko wtajemniczonym, lecz również uczniom laikom nie wolno tknąć zarówno mięsa, jak alkoholu, tytoniu lub kawy, a nadto pić wodę wyłącznie destylowaną. Każda inna bowiem byłaby szkodliwa. I wyobraźmy sobie teraz, że kogoś z nas zaszczycił wtajemniczony zapowiedzią swych odwiedzin. Wprawi to nas w radość pomieszaną ze zakłopotaniem. Pragnęlibyśmy bowiem przyjąć godnie gościa tak dostojnego, a nie wiemy, czym można go przyjąć, co mogłoby mu zaszkodzić. Czy podać mu wino i kanapki, czy też tylko wodę destylowaną i orzechy? A może w ogóle w naszym mieszkaniu są tak ujemne i niszczące fluidy, że gość tej atmosfery znieść nie zdoła? Oto, jakie konsekwencje powoduje przyjmowanie na wiarę wszystkiego, co o, w cudzysłowie, wtajemniczonych podają różni autorowie książek i artykułów.
A przecie już Bławacka, gdy różni kandydaci na uczniowie wiedzy tajemnej domagali się od niej, aby ich zbliżyła do w cudzysłowie mistrza, gdyż są już dostatecznie w cudzysłowie przygotowani, wstrzymując się od mięsa, otóż Bławacka odpowiedziała im lapidarnie: a więc wasze przygotowanie polega na wegetarianizmie, wszak każdy wół jest wegetarianinem. Takie opaczne pojęcia o warunkach tego przygotowania wypływają z materialistycznego sposobu myślenia. Podstawą życia jest odżywianie się. Niekoniecznie pokarmem fizycznym, ale przyjmijmy więc, według tego myślenia, wtajemniczeni muszą odżywiać się inaczej niż zwykli ludzie. Na domiar przysiągnęły do tego myślenia strzępki różnych systemów indyjskich o szkodliwości spożywania trupów i niszczenia duszy narkotykami, a to zgadza się dobrze z indyjskim rzekomo pochodzeniem tych wtajemniczonych. Czym innym jednak niż funkcje fizjologiczne jest przygotowanie uczniów do wtajemniczenia. Według materialistycznych wyobrażeń autorów bajek o wtajemniczonych byłoby to przygotowanie ciał, a więc coś w rodzaju hatha jogi. A tymczasem wtajemniczenie wymaga przygotowania ducha, rozwoju władz psychicznych, nie fizycznych. Ciało fizyczne to tylko najgrubsza z powłok, którymi odziany jest duch ludzki. Wymaga zatem tylko tyle starania i uwagi, ile poświęcamy rękawicom lub kaloszom, a przecie nikt nie będzie chronił swoich rękawic od zetknięcia z zimnem, ani kaloszy od zetknięcia z błotem. Byłoby to znowu materialistyczne pojmowanie, gdybyśmy ze starannie utrzymywanych rękawic i lśniących kaloszy wnioskowali, że właściciel ich jest człowiekiem wysoce uduchowionym. Taki sposób myślenia wybija swe piętno zresztą na wszystkich tak zwanych kulturalnych społeczeństwach współczesnych. Ta rzekoma kultura jest tylko zwracaniem uwagi na powierzchowność. Ludzie najstaranniej odziewają się na ulicę, bo tam widzą ich obcy. Najbardziej dobierają słowa w towarzystwie obcych, podczas gdy w domu, wśród swoich, zachowują się zupełnie inaczej. A podstawą przygotowania uczniów do wtajemniczenia jest właśnie coś wprost przeciwnego. Wdrożenie ich do tego, aby nie zwracali uwagi na rzeczy powierzchowne, zewnętrzne, lecz zajęli się wyłącznie swym wnętrzem. Obojętne jest, gdzie mieszkają, jak się odziewają i czym się odżywiają. Ważne jest jedynie oczyszczenie wnętrza od niskich uczuć i umysłu od niskich myśli. Nie ulega wątpliwości, że próżna powierzchowność, że odżywianie się wyłącznie mięsem i nadużywanie narkotyków, a pod narkotykami mieszczę tu nie całkiem ściśle, zresztą alkohol, tytoń, kawę, herbatę i inne używki, nie ulega wątpliwości, że to może utrudniać pracę przygotowawczą w oczyszczeniu duszy i umysłu od skłonności niskich. Ale to samo jest z każdym nadużyciem. Szkodzić może nawet ascetyzm, jeżeli jest przesadny, bo wtedy staje się właśnie nadużyciem. W sposób podobny utrudniają pracę żądze niepohamowane bez względu na to, jakiego są rodzaju. Żądza seksualna nie jest ani gorsza, ani lepsza od żądzy sławy, od skąpstwa, od żądzy władzy itd., bo wszystko to są żądze wypływające z pobudek egoistycznych. Przygotowanie ma na celu nie walkę z tymi żądzami, nie niszczenie ich, tylko opanowanie, ujęcie ich w cugle, aby uczeń był ich władcą, a nie niewolnikiem. Stąd też wątpliwym, w cudzysłowie wtajemniczonym, byłby człowiek, który skrajnym ascetyzmem tak wyniszczył swe ciało, że żadnych już popędów nie odczuwa, a długoletnim odsunięciem się od świata zatracił w swej duszy zdolność do takich uczuć ludzkich jak miłość, współczucie, szacunek, pokora. Nie o to chodzi.
Uczeń ma zatracić tylko popęd do krzywdzenia kogokolwiek, do szkodzenia jakiejkolwiek istocie lub rzeczy. Dlatego przedtem, nim będzie miał prawo w cudzysłowie pomagać, musi nauczyć się nie szkodzić. Wygląda to nieco inaczej niż w owych bajkach, gdzie wtajemniczony komuś ciągle pomaga, ciągle kogoś ratuje, a kogoś zwalcza. Z nikim nie walcząc, ani nikogo nie wybawiając z opresji, nie potrzebuje wtajemniczony także wielkich bogactw, licznej służby, jak u Kryżanowskiej, ani wysportowanego ciała, nie mówiąc już o jakiejkolwiek broni lub o amuletach chroniących od złych wpływów. Takich wpływów nie obawia się wtajemniczony, bo nie istnieją dla niego ani fluidy niszczące, ani tatwy niekorzystne, ani wrogie konstelacje astrologiczne, ani wreszcie potęga czarnych magów. Inaczej także wygląda w cudzysłowie pomaganie wtajemniczonego, niż to sobie wyobrażają autorowie bajek. Gdy rzeczywiście okaże się potrzeba pomocy, niematerialnej, rzecz prosta, pojawia się na miejscu wtajemniczony, ale pojawia się tak, że nikt w tem nic szczególnego nie widzi. Pojawia się jako przypadkowy widz, udziela pomocy w sposób niezwracający niczyjej uwagi i usuwa się natychmiast co rychlej, aby nikt jego obecności nie zauważył. Gdzie potrzeba, podejmuje podróż, nawet daleką, przeważnie trzecią klasą, ale w innych interesach, a na miejscu pomocy zjawia się tylko przypadkowo. Najczęściej jednak pomaga bez swej osobistej obecności, a czyni to tak naturalnie i niepostrzeżenie, że nie zauważy tego nawet ten, któremu pomocy udzielił. Po prostu trudności usuwają się same. W położeniu beznadziejnym otwiera się nagle jakieś wyjście, przedtem niespodziewane, ale najzupełniej naturalne. Cała jego pomoc nie ma ani śladu jakiegoś nimbu cudowności czy nadnaturalności. Podobnież niepozorny jest cały tryb życia wtajemniczonego, choć ja wolałbym użyć nazwy obudzonego, przebudzonego. Nie posiada pałaców ani skarbów Maharadży indyjskiego, bo to byłoby tylko utrudnieniem, ciężarem niepotrzebnym. Nie przebywa w laboratoriach alchemicznych, nie studiuje ksiąg nikomu niedostępnych, nie poświęca całego życia na ćwiczenia oddechowe, całego życia na medytację czy kontemplację. Żyje jak zwykli ludzie, jada tak samo co oni, odziewa się i zachowuje tak samo. Ma nawet jakiś zawód zarobkowy, z którego utrzymuje siebie i rodzinę tak samo jak inni ludzie. Nie wyjeżdża także co roku na Mansalwat ani w Himalaje, aby wziąć udział w posiedzeniu Rady 12, która rządzi losami świata. A gdy chce wyjechać za granicę, bierze paszport, tak jak inni ludzie. Dlatego trudniej jest widzieć prawdziwych wtajemniczonych, niż sądzą autorowie bajek o nich. Właściwie może nie tak trudno ich widzieć, jak poznać ich. Może nie jeden z nas widział już ich nieraz, ale nie mógł poznać, że to ów wtajemniczony, bo z czytanych bajek urobił sobie o nich jakieś cudowne pojęcie, dalekie od rzeczywistości. Nie dopatrujmy się zatem sensacji ani cudowności tam, gdzie ich nie ma. Nie oczekujmy, że wtajemniczony, że przebudzony, że człowiek świadomy zjawi się wśród nas nagle jak jakieś deus ex machina w tragedii starożytnej i że błyśnie mieczem ognistym, wymówi jakieś potężne mantramy, a czarny mag rozsypie się w proch u jego nóg. Natomiast dopatrujmy się pilnie, w zdarzeniach codziennych, czy nie otrzymujemy jakiejś nieznanej pomocy, ale nie starajmy się dociec, kto nam jej udzielił, bo i tak wdzięczności naszej okazać nie potrafimy. Wtajemniczony zresztą nigdy nie oczekuje wdzięczności, gdyż to obniżyłoby tylko wartość pomocy. Oto moja bajka o wtajemniczonych.
Może mniej cudowna, mniej sensacyjna od bajek innych autorów, ale może nieco bardziej prawdziwa. Na koniec znalazłem wiersz czy myśl Słowackiego, która myślę, że pasuje do przeczytanego artykułu. Posłuchajmy. Mało jest jeszcze ludzi, co by się chcieli zupełnie duchem przemienić. Myślą bowiem, że tu chodzi o porzucenie świata i jego przyjemności, gdy tu przeciwnie, my zdobywamy świat i żadne uczucie świata nie rozminie się z sercem naszym i żadna miłość w nas nie gaśnie. Niczego się nie wypieramy oprócz głupstwa i fałszu i maskowanych rzeczy i bałwanów zrobionych przez oszukaństwo ludzkie i zapałów nie serca idących i szczęść zdobytych dla małego celu osobistego i nauki, która nie jest mądrością. Dziękuję. Do usłyszenia.